Halo, cześć, dzień dobry. Witam Was pięknie w kolejnym gitarowym odcinku. Odcinku, którym zaczniemy serię materiałów poświęconych improwizacji, bowiem to ona będzie dominowała tej jesieni na kanale i na blogu. Zaczęło się od tego, że kilka dni temu poprosiłem Was na Facebooku o wypełnienie ankiety dotyczącej improwizacji. Pytałem, skąd czerpiecie wiedzę, jakie macie trudności, co sprawia Wam problem itd., itd. Ankietę tę wypełniło grubo ponad 300 osób. Z całego serca dziękuję wszystkim za odpowiedzi, ponieważ pomogą mi one dopasowywać te materiały do Waszych faktycznych potrzeb. I jedną z takich rzeczy, która ewidentnie odstawała w tej ankiecie, była kwestia tej takiej granicy pomiędzy wiedzą teoretyczną, a jej praktyczną aplikacją. To znaczy, wielu z Was stwierdziło, że okej, ja rozumiem, co to jest pentatonika, rozumiem, co to są interwały i tak dalej, ale mam problem z kreatywnym jakby wyrażaniem się. Dlatego dziś zaproponuję Wam proste ćwiczenie, które przy odrobinie dobrej woli i pracy pomoże przejść Wam z tego etapu. Znam schemat skali, go gram, do tworzenia fajnych dźwięków, fajnych melodii w oparciu o te schematy. Do dzieła! Improwizacja to jest fascynująca dziedzina, ponieważ jest to takie piękne połączenie rzemiosła i sztuki. W dzisiejszych czasach mamy wiele takich intelektualnych konceptów, które pomagają nam nauczyć się rzeczy, które kiedyś były dostępne wyłącznie poprzez jakieś takie empiryczne doświadczenie. Zmierzam do tego, że mamy dziś praktycznie nieograniczony dostęp do wiedzy, do różnych opracowań takich technicznych, zagadnień, improwizacji technicznych, nie w rozumieniu grania, prawda, tylko technicznych w rozumieniu, a ta skala pasuje do tego, a tu mogę ten akord zastąpić tym, a tu mogę zagrać to, a tu tamto, a tu taka zagrywka i tak dalej, i tak dalej. I w tym wszystkim problem jest taki, że gubimy cel i sens uczenia się tych rzeczy. Poznajemy kolejne skale, kolejne pozycje i w ten sposób wpadamy w taki pościg po prostu na uczenia się kolejnych fraz, nie wiem, skal, patentów, ale nie ma to realnego odbicia na to, co gramy. I chciałbym zaproponować Wam dzisiaj takie ćwiczenie, które pozwoli Wam trochę wyjść z tego schematu. Okej, nasze ćwiczenie będzie polegało na tym, że bierzemy pentatonikę demol w pierwszej pozycji, ale żeby jeszcze bardziej ograniczyć tę naszą pulę dźwięków, którą będziemy dysponować, to zawężymy się wyłącznie do struny A, D i G, co stworzy nam taki piękny, banalny wręcz z technicznego punktu widzenia schemat grania, ponieważ będziemy, mówiąc chamsko, grali 1, 3, 1, 3, 1, 3, 3, 1, 3, 1, 3, 1. I dzięki temu, że ten układ jest taki prosty do grania, będziemy mieli więcej zasobów umysłowych, że tak powiem, żeby skupić się na tym, co jest ważne, czyli jak, ograniczając się do tak wąskiego zakresu dźwięków, tak wąskiego zakresu może rejestru, prawda, no bo więc będziemy operowali w obrębie tylko i wyłącznie jednej oktawy, jak zagrać rzeczy, które będą ciekawe. Okej, nim przejdziemy do konkretów, ustalmy jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, jaka teoria stoi za tym, co gramy i dlaczego to będzie działać, a po drugie, co jest dozwolone, co możemy zrobić, żeby z tych kilku dźwięków zrobić fajne rzeczy. Punkt pierwszy, dlaczego to działa? Otóż są to dźwięki z pentatoniki i zauważcie, że dzięki temu, że ograniczyliśmy się do trzech strun, to operujemy sześcioma dźwiękami. G, A, C, D, F i mamy powtórzenie G. Ale co to nam daje? Daje nam to wszystkie pięć dźwięków, które mamy w pentatonice. Pentatonika. Penta znaczy pięć. Dlatego tak naprawdę cała skala pentatoniczna zawiera się tutaj w tych pięciu dźwiękach. Ten szósty mamy w bonusie, żeby technicznie było nam łatwiej operować. No ale to tłumaczy, dlaczego te dźwięki będą równie skuteczne jak granie we wszystkich pozycjach po całym gryfie. Okej, i teraz kwestia, co jest dozwolone. Oczywiście dozwolone jest wszelkie wykorzystanie tych sześciu dźwięków. Możemy je miksować w dowolny sposób. Możemy je grać ze sobą w dowolny sposób. Jedynym kryterium jest nasz słuch i to, czy uważamy, że dana rzecz brzmi fajnie, czy nie. No i okej, kiedy to palcowanie wejdzie, kiedy zaczniemy czuć bluesa, że tak powiem, w grę wchodzi wszelka oczywiście artykulacja. Dynamika.
jedyne, na czym nam zależy, to to, żeby nie wychodzić poza te pozycje. I jeszcze kolejny level wyżej, kiedy to zacznie już fajnie grać, to możemy pokusić się o dźwięki chromatyczne, ale bez jakiejś takiej analizy, że... Co ja tutaj gram, że tu gram, nie wiem, tercję wielką, przejściową czy coś. Tylko i wyłącznie słuch. Okej? To próbujmy. To lecimy. Sprawę. Być może czasem zdarzyło mi się sprzedać jakiś inny dźwięk, bo to też jest jakaś taka praca nad samokontrolą mimo wszystko. I oczywiście prawda jest taka, że niekoniecznie jeśli będziecie robili to ćwiczenie po raz pierwszy, to zabrzmi wam ono w ten sposób. Zdaję sobie sprawę z tego, że jednak tą improwizacją zajmuje się już całkiem spory kawałek czasu i pewne rozwiązania już po prostu słyszę. Inne jeszcze mam z pewnością do odkrycia i takie ćwiczenie jest wspaniałym sposobem na to, bez względu na poziom zaawansowania. Bo jest równie dobre dla osoby początkującej, która wybiera sobie jakiś fragment dźwięków z pentatoniki i po prostu empirycznie szuka tych najfajniejszych, według własnego osądu, jak i dla osoby bardziej zaawansowanej, która na przykład wysłyszała, że tam z progresji wychodzi Amol, a pojawił się A7, więc zamiast dźwięku C zagrał Cis i stąd to fajnie działało. Te wszystkie rzeczy są do zrobienia. Każdy etap jest ważny. Ważny jest etap empirycznych doświadczeń, ważny jest etap także tego intelektualnego zrozumienia. Dlatego gorąco zachęcam was do takiego sposobu ćwiczeń, bowiem nie tylko daje on dużo radości, ale też z czasem przynosi naprawdę fajne, wymierne efekty. Równie gorąco zachęcam was do zostawienia łapki w górę, do zostawienia komentarza, napiszcie to o tym wszystkim myślicie. A jeśli pociąga was ten temat improwizowania na gitarze i chcielibyście podejść do niego w sposób metodologiczny, zapraszam was na kurs sztukaimprowizacji.pl, gdzie przeprowadzam wszystkich uczestników przez 6 konkretnych takich kamieni milowych, które pomogą wam zarówno zbudować wiedzę, jak i przekuć ją na takie praktyczne możliwości. Sztukaimprowizacji.pl, zapraszam. Zapisy otwieramy w drugiej połowie listopada. Potrwają krótko, także warto zapisać się na listę oczekujących, którą znajdziecie na tej stronie. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!